Witam wszystkich, tutaj Jasper i zapraszam was na Zagrajmy w... Devil May Cry 4 to gra stworzona w 2008 roku przez studio Capcom. Więcej myślę, że nie muszę mówić, znajdziecie wszystko w opisie pod filmikiem. I tak, dlaczego wziąłem mój save, a nie zaczynam gry od początku? Ponieważ chciałem wam pokazać tę grę z wszystkimi umiejętnościami. Bo wiecie, tak bez umiejętności to kicha, trochę nie można pokazać co jest w grze, jakie kombosy można zrobić. To nie, to kicha trochę. Dlatego pokażę wam grę z trochę innej strony. Mianowicie, początkujący gracze zaczynają na tym poziomie człowiek. Ale według mnie jest on trochę zbyt łatwy, więc... Dla mnie jest taki poziom łatwy, a normalny to dla mnie łowca demonów, a więc zaczniemy od tego poziomu. I tak, gramy jako postać Nero. Muzyka w tej grze jest naprawdę wspaniała. Uwielbiam ją. Oraz te cutscenki pomiędzy poziomami też są świetne. Można się wgłębić w historię tej gry. Ta pierwsza cutscenka jest dosyć długa, no ale... To jest świetne. W ogóle te potwory są naprawdę interesujące w tej grze. Różnorodne. Wszystkie mają inne umiejętności. Wspaniałe. Widzimy tam Dantego.
po prawej stał. No zaraz będzie akcja jakaś interesująca. Też bym chciał mieć taką swobodę w kościele, żeby sobie słuchać jakiejś muzy. No nie da rady ominąć tego. To jest po prostu moja powinność. Nie mogę tego ominąć. Ale już za chwilę. Już za chwilę. Jeszcze nie. I... Let's begin. Dante. Wow, to było takie szybkie, że nawet nikt nie zauważył. No. O rany. Ciekaw jestem, czy będzie słychać to przyciszenie. Ho-ho. O Jezu. Kyrie! Go with your brother and get out of here! I will return with help! You stall him until then! No dobra. Hold my breath. Wow. To jest świetne. Yeah.
Urany. No nareszcie coś się zacznie dziać. Jeszcze krótko wam pokażę umiejętności. Tak, udało mi się kupić. Wszystkie, nie jedna mi została jeszcze. Tak, to mam wszystkie. Jeszcze ta mi została, ale to jest taka mniej ważna tak naprawdę. Po prostu odbicie się od przeciwnika. Przedmioty. Przedmioty kupujemy za te czerwone głowy, jak to nazwać, które otrzymujemy w czasie gry, a te przedmioty kupujemy za pomocą dumnych dusz, czyli te po prawej. Co mam 24 tysiące teraz. Te się dostaje po zakończeniu misji. Zależy jak nam dobrze poszło, tyle dostajemy. No i dobra. A jeszcze jedno. Nie będę używał dokładnie wszystkich umiejętności, to znaczy Nero na początku nie miał Yamato, tylko dostał w trakcie misji. A więc będę się starał nie używać tego na początku, tylko resztę oprócz Yamato i przemiany w demona. Więc zaczynajmy. Jeżeli będziecie chcieli sobie przeczytać, to przeczytajcie sobie, zatrzymajcie filmik i przeczytajcie. Ja nie będę już tego czytał. Pierwsza misja jest taka na trening. Muszę ją przejść, nie ma wyboru. Chciałbym ją ominąć, ale wolę mieć wszystkie z głowy. Nawet te treningowe. Szybko przejdę. Dobra. A teraz co? Aha. O! Dobra. Też bym tak chciał. O rany, nie podoba mi się ta pierwsza misja. Więcej tutaj jest tych cutscenek niż walki, naprawdę. No ale co zrobić? Dobra. Aha, teraz to. Musimy go wybić w powietrze. Oto ramię diabła, które jest naprawdę przydatne. Zaraz zobaczycie zresztą jego moc. No. Thank you.
To jest łatwe. O! Chyba będziemy z nim walczyć teraz w końcu, normalnie. Czyżby? No, walcz. I nie lubię Dantego, on jest naprawdę strasznie dobry. Co jest, nie walczysz? Teraz. Dobra. Więcej ucieka niż walczy. Zauważyłem. O. Kurczę, naprawdę chciałbym użyć przemianę w demona, ale obiecałem, że nie użyję, dopóki nie będzie tego w misji. Jest. Teraz widzieliśmy, jak Dante się przemienił. Nie koniec. Wow. You aren't human, are you? We're the same. Z mieczem w ciele. You and... Demony. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! Adios, kid. Za późno trochę. No i dobra, pierwsza jest zakończona. Łe, słabe noty dostałem. Ale a. Może jeszcze powiem, jakie są noty. Od najsłabszej do najlepszej. Jest tak, nota Z. Żebym nie zapomniał. Z, D, B, A, S.
I w grze można jeszcze uzyskać noty SS i SSS. A na zakończenie misji właśnie oprócz SS i SSS. Dostałem A, czyli nie najgorzej. No i trudno, ale widzę, że to by było na tyle. Trochę dziwnie to wyszło, czy czwarty w filmiku to będzie cutscenki, a reszta walka. No ale musiałem was wprowadzić. I zobaczymy się w następnym odcinku. Zagrałem w Devil May Cry 4, a tam obiecuję, że już będzie sama akcja. Siema.